Wszyscy pamiętamy wielkie emocje, które towarzyszyły koneckim kibicom przed rokiem. Wtedy to juniorzy starci Neptuna Końskie zwyciężali w świętokrzyskiej lidze, a potem było tylko lepiej. Dziś ta bajka się zakończyła. Przypomnijmy, że podopieczni trenera Arkadiusza Jarząba najpierw zostali mistrzem regionu świętokrzyskiego, a potem w barażach o Centralną Ligę Juniorów pokonali Wigry Suwałki. Od ubiegłego lata występowali więc w Lidze Centralnej z takimi klubami jak Wisła Kraków, Legia Warszawa czy Motor Lublin. Od początku byli w niej skazani na porażkę i ostatecznie zajęli ostatnie miejsce w rozgrywkach. Ale trzeba podkreślić, że niejednokrotnie pokazali pazur. Przed ostatnim spotkaniem w centralnej lidze, który Neptun rozegrał w sobotę z GKS-em Bełchatów, krótko porozmawialiśmy z trenerem Jarząbem. Trenerze, kończymy historyczny sezon w centralnej lidze juniorów i proszę kilka słów podsumowania. Jakie to były rozgrywki dla Was? Wiem, że trudne. Tak, same rozgrywki były bardzo trudne. Znamy wyniki, wiemy, na której pozycji skończyliśmy. Natomiast była to dla nas przygoda, nie ukrywamy. Przygoda, ale również dużo doświadczeń, tak jak dla mnie i również dla chłopaków, bo wiadomo, to było coś, liga, która dla nas praktycznie była, można powiedzieć, nieosiągalna do tej pory. Udało się awansować, natomiast same rozgrywki, doświadczenie, natomiast wyniki, troszkę gorzej, tak? Wiadomo, że ta pierwsza runda, to myśmy się uczyli, dużo doświadczeń też, troszkę nie wiedzieliśmy, jak to będzie. Druga runda znowu, gdzie można by było troszkę może lepiej pograć, to problemy kadrowe związane z kontuzjami, związane z różnymi problemami, które nas spotkały w okresie przygotowawczym zimowym. Ale tych kilka dobrych sportowych chwil też było, takie mecze jak z Polonią Warszawa choćby. Oczywiście z Polonią, w tamtej rundzie, czy z Wisłą, czy kilka spotkań nawet, które przegraliśmy, to były takie, które dostarczały emocji, tak? Chociażby z Progresem tam 5-6, tutaj. Były emocje, nie ukrywamy, były takie mecze, gdzie gdzieś odrobinę brakowało. Wiadomo, że te drużyny były lepsze piłkarsko od nas, bo to są ośrodki, które szkolą, sprowadzają zawodników. Myśmy bazowali na zawodnikach tylko i wyłącznie swoich. Praktycznie nikt do nas nie doszedł, można powiedzieć. I w tamtej rundzie Arek Kijewski z Fałkowa i Paweł Kulczyński z Mniowa, to nie można mówić o jakichś tam nie wiadomo jakich wzmocnieniach. Natomiast na pewno oni byli przydatni dla nas, później w okresie zimowym odpadli. Doszły, kolejne problemy, kontuzja Piotra Zielińskiego, Łukasz Skalski poszedł grać w seniorach. Także trzeba było się ratować z chłopcami młodszymi. Tak jak mówiłem wielokrotnie, my gramy w roczniku 98-99. Na dzień dzisiejszy mamy w tych meczach rundy wiosennej, to pół drużyny jest 2000-2001, a zdarzało się, że grali zawodnicy z rocznika 2002. Dlatego mówię, chłopcy przegrywaliśmy mecze, ale zbierali doświadczenie. Miejmy nadzieję, że też dla tych kilku, którzy grali całe mecze w tej rundzie, zaprocentuje to na przyszły sezon w świętokrzyskiej lidze u trenera Gada. No właśnie, co dalej z tą drużyną? Ci chłopcy, którzy kończą wiek juniora, to wiadomo, że tam przejdą do grać, trenować z drużyną seniorów. Natomiast pozostali, w większości 9-8. 9-8. Pozostali chłopcy, na dzień dzisiejszy jest to z dzisiejszego spotkania większość, to zostaje u trenera Gada, będzie grało w świętokrzyskiej lidze juniorów. Ostatnie spotkanie, podobnie jak cały sezon, okazało się dla chłopaków z Końskich bardzo trudne. Bełchatowianie do przerwy prowadzili 0-1, a ostatecznie mecz zakończył się ich wygraną 0-5. Jedyną dogodną sytuację dla Neptuna miał Jakub Banasik, który na kilka minut przed końcem trafił w słupek. Nasza drużyna w centralnej lidze juniorów wygrała jeden mecz z ŁKS-em Łódź. 3 zremisowała. Najwięcej goli dla Neptuna w tych rozgrywkach zdobył Jakub Banasik, 9 trafień. Zgodnie ze słowami trenera Jarząba, teraz część piłkarzy zacznie trenować z seniorami, część zapewne wyjedzie choćby na studia, a pozostali grać będą w świętokrzyskiej lidze juniorów starszych pod okiem trenera Bartłomieja Gada.